Witajcie kochani w kolejnym filmiku i po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam przedstawić kilka zasad, a dokładnie 8, które według mnie są takimi podstawami w naszej codziennej pielęgnacji, są bardzo ważne i które uważam, że powinniśmy przestrzegać, a jeżeli będziemy się ich trzymać, to na pewno Wasza skóra i Wasze samopoczucie będzie super, skóra będzie pięknie wyglądać, Wy będziecie cieszyć się z tego, jak ona wygląda, no i oczywiście będziecie zadowolone lub zadowoleni z efektów. Pierwsza, najważniejsza sprawa to jest wykonywanie demakijażu każdego wieczoru. Nieważne, czy idziecie na imprezę i wracacie nad ranem, czy jest to popołudnie, czy jesteście cały dzień w domu, taki demakijaż powinniście wykonać. I to się tyczy zarówno usuwania makijażu, jak i usuwania zabrudzeń z naszej twarzy, jeżeli nawet tego makijażu w ciągu dnia nie nosiłyście, nie wykonywałyście. Dlaczego to jest taki ważny krok? Przede wszystkim dlatego, że w nocy nasza skóra się regeneruje, odpoczywa. I tak jak my odpoczywamy podczas snu, to dla naszej skóry bardzo ważne jest to, żeby ona była czysta, żeby była nawilżona, żeby miała na sobie odpowiednie składniki aktywne, które będzie wchłaniać, którymi będzie się odżywiać i tym samym regenerować, pracować, bo to właśnie w nocy, kiedy my sobie śpimy, ta nasza skóra działa. I to, jak wykonacie demakijaż, jak oczyścicie Waszą skórę, jest oczywiście bardzo ważnym krokiem w pielęgnacji. I tak na dobrą sprawę jednym z najważniejszych i podstawą Waszej pielęgnacji. To, jak będziecie wykonywać demakijaż, to już jest kwestia Wasza, jakie produkty lubicie, jakie sprawdzają się na Waszej skórze. Ważne jest to, żeby po prostu usunąć z tej naszej skóry resztki makijażu, resztki zabrudzeń z całego dnia, tego wszystkiego, co się na niej zebrało i przygotować ją właśnie na to nabieranie, chłonięcie tych wszystkich składników aktywnych, które są dla nas najważniejsze, przede wszystkim dla naszej skóry. Więc to jest właśnie ten pierwszy, taki najważniejszy krok, który powinniście wykonywać, o który powinniście pamiętać zawsze. Zawsze, bez względu na wiek, bez względu na porę dnia, zawsze o nim pamiętać. Drugi krok jest to tonizacja, czyli stosowanie toniku. Ja często słyszę o tym, że naprawdę wiele kobiet tego nie robi. Nie stosuje toników, bo uważa, że są one zbędne, że niczego nie robią, a w ogóle nie działają na skórę i tak dalej. I tutaj pojawia się taki właśnie mały błąd w myśleniu, bo tonik to jest naprawdę bardzo ważny krok w pielęgnacji, produkt w pielęgnacji, który pozwala nam na zachowanie odpowiedniego pH naszej skóry. Bo wyobraźcie sobie, że po każdym zabiegu oczyszczania, czy jest to płyn micelarny, czy jest to mleczko, czy jest to woda, cokolwiek byście robiły na tą Waszą skórę, w jakikolwiek sposób na nią działały, to musicie ją później stonizować, czyli przywrócić jej to naturalne pH, dzięki czemu skóra będzie właśnie odpowiednio chłonąć Wasze te produkty, te składniki aktywne, które później na nią nałożycie, będzie pod te produkty bardzo dobrze przygotowana. I co też jest bardzo ważne, rzadko spotkacie się z uczuleniem, z alergią, z pieczeniem, ze swędzeniem i tego typu sytuacjami, które dzieją się na przykład, jeżeli oczyszczacie Waszą skórę, a potem nakładacie jakiś produkt i mówicie, kurczę, doszło do jakiegoś ściągnięcia, a coś tam mnie wysypało, coś tam mnie podrażniło. Często jest to właśnie też wina tego, że ta skóra nie została stonizowana. Owszem, są takie produkty, takie kosmetyki, które zawierają w swoim składzie składniki, które mogą uczulać, które mogą wywoływać alergie, ale musicie też pamiętać o tym, że po tym jak przygotujecie Waszą skórę, jak ją oczyścicie, powinnyście ją stonizować. I tutaj nawet nie gra roli, czy jest to tonik, który kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, czy jest to tonik, który jest dosyć tani i ogólnodostępny. Ważne, żeby to był tonik dobrany do Waszego rodzaju skóry, czy na przykład do skóry suchej albo do skóry mieszanej. Taki, który
zawsze po tym demakijażu przygotuje Waszą skórę na działanie kolejnych kosmetyków. No dobra, czyli mamy już dwie zasady. Trzecia zasada to jest złuszczanie naskórka. I ona tyczy się zarówno naszej skóry na twarzy, jak również na ciele. Skóra żyje i złuszcza się, po prostu usuwa ten zbędny naskórek. Nie będę Wam tutaj teraz opowiadać dokładnie mechanizmu, jak to wszystko działa z tymi komórkami, jak one tam się złuszczają, przesuwają i tak dalej, ale musicie pamiętać o tym, że ten martwy naskórek należy usuwać, bo oprócz tego, że skóra naturalnie sobie z nim radzi przez zakładanie jakichś ubrań, ocieranie się jakichś materiałów, kąpiel i tak dalej, to musicie jej pomagać i ten naskórek złuszczać. Dzięki temu Wasza skóra będzie się regenerować, wytwarzać kolejne komórki, pracować, pięknieć, wygładzać się i być gotowa na przyjęcie właśnie kolejnych składników aktywnych, bo ten naskórek stary nie będzie jej w tym przeszkadzał. Więc to jest bardzo ważny krok. Oczywiście ilość takich zabiegów zależy od Waszej skóry, jakość stosowanych i produktów też zależy od Waszej skóry, bo przy skórze naczynkowej inaczej działamy, przy skórze tłustej też inaczej działamy. Tutaj wszystko zależy właśnie od tego, jaką macie skórę, ale bez względu na to, jaką macie tą skórę, powinniście ten naskórek złuszczać i powinniście go usuwać. Także mamy już trzy kroki, takie podstawowe kroki, które należy przestrzegać. No to teraz przejdźmy do czwartego kroku, czyli stosowanie filtrów. Na ten temat też jest bardzo dużo opinii i można nawet w internecie poczytać opinie różnych lekarzy, doktorów, którzy wyrażają się właśnie na temat stosowania filtrów. Z filtrami jest taka troszeczkę dziwna sytuacja, bo generalnie kobiety nie potrafią stosować filtrów, bo żeby filtr zadziałał, musicie nałożyć jego odpowiednią warstwę na skórę. Nie powinno się go mieszać z innymi produktami, takimi, które są takie produkty, które działają w odwrotny sposób na filtr, czyli tak jakby go neutralizują i filtr wtedy nie działa. Nie, no jest tego naprawdę dużo, ale myślę, że o filtrach to można by było zrobić oddzielny filmik. Nie o to mi w tym dzisiaj chodzi. Chodzi mi o to, że filtry powinno się stosować mimo wszystko. Nawet jeżeli nie umiecie ich stosować, powinnyście je stosować przez cały rok. Bez względu na pogodę, niestety promieniowanie na naszej planecie jest bardzo wysokie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wysokie. Zachorowalność na raka skóry jest ogromna, zwłaszcza w naszych krajach, gdzie nasz fototyp skóry jest niski i niestety nie przestrzega się tego, żeby te filtry stosować. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się opalać na słońcu i stosować filtr, żeby się nie poparzyć, bo to też nie tylko o to chodzi. Chodzi po prostu o ochronę. Jeżeli już dbacie o Waszą skórę, jeżeli dostarczacie jej dobrych składników aktywnych, stosujecie naprawdę dobre produkty, kosmetyki, nie opalacie się, dobrze się odżywiacie i tak dalej, to pamiętajcie o tym, żeby te filtry stosować. A jak wychodzicie z domu, żeby go sobie po prostu nałożyć i dbać o tą Waszą skórę, chronić ją przed tym promieniowaniem. To też sprawi, że Wasza skóra dłużej będzie młoda, te zmarszczki pojawią się później i im szybciej zaczniecie stosować filtry, tym lepiej dla Was. Także filtry to jest zdecydowanie kolejny krok, na który trzeba uważać. Piąty krok, czyli takie piąte moje kryterium, to jest nawadnianie skóry. Zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz powinniśmy tą skórę nawadniać, bo człowiek tak naprawdę składa się w wielu procentach z wody, prawie z 80%, w 80% z wody. No i wiadomo, w ciągu dnia pocimy się, nasz organizm pracuje, ta woda z naszego organizmu jest wydalana przez pory w skórze, przez gruczoły potowe itd., itd. Ta woda jest usuwana, więc nasz organizm w pewnym momencie potrzebuje tej wody.
i kiedy czujecie, że chce Wam się pić, to jest właśnie ten moment, kiedy organizm woła, że brakuje mu tej wody. I to zarówno wody, jak i wszelkiego rodzaju napojów, które dostarczacie do Waszej skóry, do Waszego organizmu. I to jest bardzo ważny krok, bo żeby mieć piękną i zdrową skórę, musimy tą skórę nawilżać. I tak jak już wspomniałam na początku, zarówno od zewnątrz, czyli stosować odpowiednie produkty nawilżające, które chronią tą naszą skórę przed utratą wody, ale też od wewnątrz, żeby te nasze organizmy dobrze pracowały, żeby tej wody było w dostatku i dzięki temu nasza skóra nie przesuszała się, była w odpowiednim, dobrym stanie. Także myślę, że piąty krok to jest również bardzo ważna sprawa. Dalej, sześć. Sześć to jest wysypianie się. Musicie pamiętać o tym, że nasz organizm potrzebuje snu. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach dużo osób będzie narzekać i mówić, kurczę, no nie wysypiam się, nie mam na to czasu, bardzo dużo pracuję, zajmuję się domem, dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No niestety, to odbija się też na naszej skórze, na naszym organizmie i prawdą jest, że rzeczywiście te 8 godzin snu jest dla nas bardzo ważne. Co prawda, znam takie osoby, którym wystarczy na przykład 6 godzin snu i czują się wspaniale, są zrelaksowane, odpoczęte i ich skóra też bardzo dobrze wygląda. Ale wysypianie się to jest podstawa i czasami lepiej pójść tą godzinkę czy nawet pół godziny wcześniej spać, niż później wstawać w biegu, stresować się i to oczywiście wszystko wpływa na nasz organizm. Także starajmy się wysypiać, odpoczywać i tak jak wspomniałam też na początku, nasza skóra podczas snu odpoczywa, regeneruje się, odbudowuje, więc jest to dla nas naprawdę bardzo ważny krok. Dobra, byliśmy już przy szóstce, to teraz czas na siódemkę. Siódemka to jest też bardzo ważny krok w pielęgnacji, o którym wiele razy mówiłam na blogu, pisałam na blogu i zwracałam uwagę. A dokładnie chodzi o sprawdzanie składów kosmetyków i stosowanie takich kosmetyków, które nie szkodzą na naszą skórę, które nie zawierają tych składników, które właśnie na tą skórę źle wpływają. No cóż, prawda jest też taka, że producenci w kosmetykach stosują praktycznie wszystko. Nadal stosuje się konserwanty, bo bez nich krem no niestety nie miałby tej przedłużonej daty ważności. Dalej stosuje się silikony, które u niektórych wywołują nieprzyjemne wypryski na twarzy czy na skórze. Dalej stosuje się parafinę, która jest dosyć tania i często właśnie producenci w nią inwestują. Z jednej strony parafina sprawdza się dobrze, bo daje taką okluzję na naszej skórze, co powoduje, że ta woda szybciej z niej nie wycieka, ale z drugiej strony często też parafina właśnie powoduje powstawanie wyprysków w różnych miejscach, zarówno na naszej twarzy, czy na skórze, na dłoniach, może nie na dłoniach, ale na ramionach. Zapycha, po prostu zapycha tą naszą skórę. Także czytajcie składy kosmetyków. Jeżeli nie potraficie tego robić, to dobrym sposobem jest po prostu sprawdzenie sobie tych takich podstawowych nazw, składników, które są niebezpieczne w kosmetykach dla naszej skóry. Wypisanie ich po prostu sobie na kartce. Włóżcie tą kartkę gdzieś do portfela, czy w jakieś miejsce, jakąś kosmetyczkę, gdzieś gdzie macie to przy sobie. I w momencie, kiedy będziecie na zakupach i będziecie wybierać jakiś nowy produkt, po prostu wyciągnijcie kartkę, przeczytajcie, sprawdźcie, czy te składniki znajdują się właśnie w danym produkcie, kosmetyku, kremie itd. I jeżeli wiecie, że na przykład dany składnik źle na Was działa, powoduje u Was alergię, wysypkę, zapchanie itd., nie kupujcie takich kremów. Nie sugerujcie się też opinią innych osób, które Wam mówią: ach, fantastyczny, super, piękne opakowanie, tanie i tak dalej. Każdy kosmetyk powinien być dostosowany do Was. Jeżeli jest w nim coś, co dla Was jest złe, to takiego produktu nie kupujcie. Bo to jest nie tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto, ale również coś, co robicie złego dla Waszej skóry i to później będzie się na Was odbijać. Także siódme kryterium, siódmy krok uważam, że jest bardzo ważny. Bądźcie świadomymi klientami,
Pamiętajcie o tym, co jest w składach kosmetyków i nie dajcie się producentom, kupujcie z głową. No i ostatni krok, który uważam, że jest chyba jednym z najważniejszych kroków, które pozwala nam na zachowanie pięknej skóry, pięknego wyglądu, to jest uśmiech, bo oczywiście bez uśmiechu nasza skóra, bez tej radości, którą mamy w sobie, nasza skóra też nie będzie pięknie wyglądać. Ktoś kiedyś powiedział, że najpiękniejszym makijażem kobiety jest właśnie jej uśmiech i coś w tym jest, bo kobieta, która się uśmiecha, która jest szczęśliwa, która promienieje, u której widać ten uśmiech, to jest kobieta piękna i tak jak my jesteśmy zadowolone, cieszymy się, korzystamy z życia, z tej radości, uśmiechamy się, to tak też będzie wyglądać nasza skóra, tak też będzie się czuć, będziecie się czuły piękne, będziecie korzystały z tego, co Wam daje natura, kosmetyki, przemysł kosmetyczny, będziecie po prostu zadowolone, więc uśmiechajcie się w każdej chwili Waszego życia, nie myślcie o tych zmarszczkach, które będą się robić wokół ust, bo nad wszystkim da się pracować, ale ten uśmiech to jest najważniejsza rzecz, o której powinnyście pamiętać. Mam nadzieję, że te 8 moich kryteriów, 8 moich zasad pozwoli Wam na takie właśnie małe zadbanie o siebie, jeżeli wprowadzicie je do codziennej Waszej pielęgnacji i będziecie regularnie i systematycznie się do nich stosować, to zauważycie efekty i będziecie z siebie zadowolone i oczywiście Wasza skóra też będzie wyglądać pięknie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik troszkę Was tutaj rozluźnił. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze zasady, czego Wy pilnujecie, żeby Wasza skóra pięknie wyglądała, co u Was się sprawdza. Chętnie poczytam, odpowiem. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do kolejnego filmiku. Buziaki, pa!